Jeśli główny wróg, to należy go zwalczyć. Po wojnie, po 1944 roku, komuniści zwalczali bezwzględnie. Istniały obozy koncentracyjne na ziemiach polskich. Może to jest niedowiarę, ale istniało. Mam takie zaświadczenia formalne, wystawione funkcjonariuszom MBP do uprawnień kombatanckich, że towarzysz taki a taki, w latach takich i takich, służył jako wartownik w obozie koncentracyjnym na ziemiach polskich po 1945 roku. Istniały obozy i obozy pracy o warunkach, jak Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stwierdziła, niczym nie różniących się od obozów hitlerowskich. Zamordowano po wojnie około 100 tysięcy ludzi. Były pacyfikacje. Były publiczne egzekucje, gdzie skazańcom gipsowano usta, wiązano ręce z tyłu, krępowano, wyprowadzano na rynek, spędzano ludzi, w tym młodzież szkolną ze szkół, przerywano lekcje, wszyscy musieli uczestniczyć i patrzeć i tych ludzi mordowano publicznie. To się działo po wojnie. I teraz komuniści nie są głównym wrogiem. To znaczy, kto jest? Ci, którzy z tymi komunistami walczyli. Był to taki znak, taki sygnał tego, co się stanie. I co się stało w roku 1989? Przyszła gruba kreska. Jaruzelski i Kiszczak nie stali się ludźmi honoru, naszymi przyjaciółmi. Ludźmi, którzy są kimś ważnym w życiu Polski. Ci, którzy piastowali władzę, władzę oddali. Nie do końca zresztą, przecież Kiszczak był pierwszym wicepremierem w rzędzie Mazowieckiego. A tak naprawdę, mając pod sobą resorty siłowe, to on kierował tym rządem. I konsekwencje tego do dzisiaj mamy jednoznaczne. Ilu zbrodniarzy, sędziów wojskowych, prokuratorów, funkcjonariuszy UB zostało skazanych za zbrodnie? Nie mówię o przestępstwach, o złodziejstwach, jakichś naruszeniach regulaminu. O zbrodnie, o morderstwa, o zbiorowe egzekucje, w których jednorazowo ginęło do 200 ludzi. To były akty ludobójstwa. Żadne. Nie było takich procesów i już nie będzie. Jedyna walka, która zakończyła się bardzo ułomnym sukcesem, to obniżenie im emerytur. Nie zabranie im emerytur, ale obniżenie, zrównanie do poziomu wszystkich innych emerytur. I to też nie dla wszystkich, bo na przykład informacja wojskowa, czyli takie wojskowe UB, pozostało bez szwanku. Im emerytur nie zabrano. Dziwnym trafem. I po 1989 roku, gdy ta propaganda przeciwko siłom niepodległościowym z okresu wojennego, powojennego powinna ustać, powinna się zmienić, wcale nie ustała. Taka ulubiona historyczka Gazety Wyborczej, Krystyna Kersten, napisała o tych ludziach w ten sposób, że specyfika polskiej sytuacji przełomu wojny i pokoju polegała na tym, że wszelkie racje uległy relatywizacji, czyli dobro było złem, zło było dobrem, zło było złem, dobro było dobrem, każdy sobie mógł coś wybrać. Nie jest to równoznaczne z usprawiedliwianiem oprawców z UB, to jest ładne, czy NSZ-owców mordujących bezbronnych Żydów i Czerwonych. I to już jest dodanie jak w 1944, 1946, 1948 roku. Czysta, żywa propaganda stalinowska. Ta pani wymyśliła też, o której mówię, Krystyna Kersten, że pozostające poza AK Narodowe Siły Zbrojne od lipca 1943 roku wszczęły walki bratobójcze, likwidując kilka oddziałów Gwardii Ludowej. Jeśli walki bratobójcze, to musiałyby być z Armią Krajową, ale nie z Gwardią Ludową, która nie była polską formacją, nie służyła polskim interesom. Została założona w Moskwie tak naprawdę za moskiewskie pieniądze i przez moskiewskich funkcjonariuszy i obywateli państwa sowieckiego, nie obywateli polskich. To nie była wojna domowa. I takich publikacji na ten temat było bardzo dużo. Minister stanu, kancelarii pierwszego prezydenta Lecha Wałęsy, Jacek Merkel, na pytanie gazety w 1991 roku, czy przyznałby określone przywileje żołnierzom Wehrmachtu, UPA i NSZ, wszystko w jednym zdaniu, odpowiedział nie. Skąd takie pytanie? Służba obcej armii nie jest brana pod uwagę. Czyli Narodowe Siły Zbrojne to dla człowieka, który w Nowej Polsce jest osobą bardzo ważną, kształtuje opinię publiczną, ma wpływ na to, co się dzieje przy prezydencie, to jest służba w obcej armii. I tego typu publikacji były stosy.
Niewiele się zmieniło. W 1992 roku była taka potężna dyskusja w Gazecie Wyborczej na temat Narodowych Sił Zbrojnych. To się rozpętało piekło po takiej sesji naukowej, 50. rocznicę powołania Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie ci ludzie po raz pierwszy mogli nie tylko pokazać się, zaistnieć, ale po raz pierwszy publicznie o nich mówiono prawdę. Były referaty naukowe, opisane różne dziedziny na działalności tej formacji i zaczęło się piekło. Dwuletnia akcja propagandowa, że NSZ jednak to była faszystowska organizacja kolaboracyjna, murująca Żydów, zdradziecka i tak dalej. Po dwóch latach tak półgębnie stwierdzono, że no wprawdzie nie ma dowodów na to wszystko, ale skoro tyle się o tym mówiło i mówi, to coś musiało być na rzeczy. Jeden z publicystów Gazety Wyborczej, jak i Dawid Warszawski, to jest pseudonim, jego tatuś Bolesław Gadacz był założycielem Komunistycznej Partii USA, stwierdził wprost, że wobec tych ludzi powinna obowiązywać odpowiedzialność zbiorowa. Czyli tak, już komuny nie ma, ale dla niektórych to jeszcze środki komunistyczne by się przydały, żeby ich redukować. I teraz przejdźmy do rzeczy. Czym był ten NSZ? Dlaczego to byli żołnierze wyklęci po wielokroć? Tak jak wszyscy inni byli wyklęci, to oni byli wyklęci mocniej i dłużej. Najwięcej kłamstw na ich temat powiedziano, napisano. W takim sensie ogólnym była to cała formacja polityczno-wojskowa obejmująca nie tylko ściśle Narodowe Siły Zbrojne, ale także Służbę Cywilną Narodu, Obóz Narodowy, Tymczasową Narodową Radę Polityczną i wszystkie agenty z tym związane. Było to tak jakby alternatywne państwo podziemne w opozycji do tego państwa oficjalnego, ale uznające zarówno rząd, naczelnego wodza, prezydenta, natomiast formacja, która miała nieco inną wizję Polski po wojnie i inną wizję prowadzenia walki o niepodległość podczas wojny. Różniła się ta formacja przede wszystkim, to zostało ogłoszone w deklaracji Narodowych Sił Zbrojnych, tak jak podstawowymi celami tej organizacji, że po pierwsze NSZ, tak jak wszystkie inne formacje, zostały powołane do walki o niepodległość Polski, ale jednocześnie ta formacja wprowadziła jako punkt polityczny i to jest chyba coś, co przyciągnęło najwięcej ludzi do tej formacji podczas wojny, bo ona nagle powstała z niczego, 100-tysięczną armią się rozwinęła, była to profesjonalna organizacja. Jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, zorganizowania i działania, była porównywalna tylko i wyłącznie z potężniejszą, większą, lepiej wyposażoną Armią Krajową, ale Armia Krajowa miała ten status armii rządowej, miała środki materialne. NSZ-owcy nie mieli. NSZ głosił nowy program graniczny. Na wschodzie bez zmian. Linia Traktatu Gryskiego jest polską granicą, także powojenną. Natomiast na zachodzie, i to jest program głoszony od samego początku istnienia tej organizacji, na zachodzie jest program graniczny Odry i Nysy Łużyckiej, przede wszystkim jako linia strategiczna, zmniejszająca potęgę Niemców po wojnie, gdy Niemcy będą pokonane, cofająca ten napór germański z 1000 prawie lat na zachód, program wcielenia Prus Wschodnich do Polski, żeby to nie było, to niebezpieczeństwo nie wisiało nad Polską, tak jak było we wrześniu 1939 roku, że Niemcy z trzech stron swobodnie weszli na terytorium Polski i nas bardzo szybko pokonali. A poza tym zaszłości historyczne. Te tereny zostały przez Niemców podbite przemocą i były przez setki lat niemczone. A jeszcze w XIX wieku istniały wsie na terenie późniejszej NRD, które mówiły po słowiańsku. Łużyce i takich zaszłości więcej, przecież Berlin, inne te miejscowości, to są wszystko terytoria słowiańskie i nazwy słowiańskie, Berlina. Ten program nie wziął się z niczego, ale przede wszystkim chodziło o bezpieczeństwo Polski po wojnie w Nowej Europie. Po drugie, NSZ głosił niebezpieczeństwo komunistyczne, że ono istnieje od samego początku, że nie jest jakaś tam awenturalna organizacja sowiecka, że wprawdzie teraz Niemcy w 1942 roku są u szczytu potęgi, ale głoszono, że to się zmieni i że w następnym roku, który tu wejdzie jako nasz sojusznik, naszych sojuszników i będzie taki sam jak Niemcy, to będzie Związek Sowiecki. I jeśli jest ich agenta, ich awentura już teraz, która nas zwalcza, a
komuniści zwalczali podziemie niepodległościowe od samego początku, to my musimy się temu przeciwstawić, przede wszystkim propagandowo, a wszędzie tam, gdzie komuniści szkodzą, należy temu się przeciwstawiać czynnie. I dzisiaj nie ma już żadnych wątpliwości, że Gwardia, Armia Ludowa, PPR to były nie tylko organizacje sowieckie, przez Sowietów sterowane, ale stosowały najbardziej niegodziwe i podłe metody walki. Są przykłady wspólnych operacji Sił Bezpieczeństwa III Rzeszy i podziemia komunistycznego, przede wszystkim przeciwko Al-Kaidze o naturze rządu. Rzeczy straszne. Wydawanie ludzi do Gestapo, anonimowe listy, wydawanie rozpracowanych przez nich drukarni jakowskich. Tego jest bardzo dużo. Wszystko to, co komuniści zarzucali pod ziemię, niepodległościowcom, że to robią, okazało się nieprawdą. Ale wszystko to, o co niepodległościowcy podejrzewali komunistów, okazało się prawdą, tylko jeszcze straszniejszą niż wtedy wiedziano. Komuniści rozpracowywali osoby funkcyjne w polskim państwie podziemnym, następnie wydawali je Niemcom. Także to była czysta, koronkowa robota. Załatwiali wrogów rękami swoich wrogów, z którymi doraźnie współpracowali. I tacy ludzie, jak na przykład Marian Spycharski, późniejszy marszałek PRL, w czasie wojny szef wywiadu Gwardii Ludowej, wspólnie z Niemcami przeprowadzał operacje przeciwko podziemiu niepodległościowemu. Te dokumenty są. A dlaczego mamy ulicę Armii Ludowej w Warszawie i nie można tego zmienić? Nie wiem. Może ktoś z Państwa wie. I trzecia rzecz, która bardzo różniła NSZ od innych organizacji niepodległościowych w programie, to jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo ukraińskie. W roku 1942, gdy te czystki etniczne, które się przerodziły w ludobójstwo, dopiero się rozpoczynały na drobną skalę jeszcze wtedy, NSZ zwrócił na to uwagę, że te działania będą podjęte na większą skalę i że tam do ludobójstwa dojdzie. Należy zrobić wszystko, żeby chronić ludność cywilną. Ten program nie został podjęty przez inne organizacje. W to nie uwierzono. Zapłaciliśmy straszną cenę. 150 000 ludzi nie zabitych przez nacjonalistów ukraińskich, zamęczonych. Zamęczonych w sposób taki, że sami Niemcy, jak opisywali to w raportach, to zwracali uwagę, że to jest wschodnia dzicz z okresu starożytności. Nie chcę tu udawać przykładów, co robiono kobietom czy dzieciom, ale to było nie do pojęcia w nowożytnej Europie, żeby zabijać w taki sposób, bo podczas wojny zabijali wszyscy. Natomiast tu szczególnym przywilejem dla tych banderowców było to, że nie mogli tych ludzi męczyć. Nie zabić, męczyć przed śmiercią. To NSZ głosił. Głosił od samego początku, to było w ich programie. Tymi trzema celami NSZ różnił się od wszystkich innych organizacji. Jednocześnie sformułowano tak zwany polski narodowy cel wojny. W piśmie, które było pismem dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych, nazywało się to pismo Naród i Wojsko, już w numerze październikowym 1942 roku, NSZ powstał we wrześniu, miesiąc wcześniej, Lech Karol Neyman, kapitan Lech Karol Neyman, początkowo z komendy, później komendant okręgu krakowskiego, później pomorskiego, po wojnie zamordowany jako szpieg niemiecki, zdrajca i kolaborant, pod takim zarzutem zdradzony przez komunistów, napisał w artykule osiągnąć cel za wszelką cenę, coś, co porusza do dzisiaj.